Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z nowym tutorialem makijażowym i w dzisiejszym filmie zainspirowałam się makijażem Rihanny z najnowszej kampanii reklamowej jej perfum, ponieważ wypuściła nowe perfumy. Wygląda na tym zdjęciu jak dosłownie jak lalka Barbie. Ja troszeczkę dzisiaj ugrzeczniłam ten makijaż pod względem intensywności tych kolorów, żeby nie było aż tak bardzo różowo, ale cały zamysł makijażu jest zachowany, więc jest to bardzo uniwersalny makijaż, który mam nadzieję Wam się przyda na jakieś wieczorne wyjście. Bardzo uniwersalny wieczorowy makijaż, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak on powstał, to zapraszam do oglądania dalej. Jak zawsze zaczynam od podkładu MAC Studio Fix Fluid w odcieniu NC15. Teraz korektor, standardowo MAC Prolonger w odcieniu NC15 również. Doklepuję wszystko Beauty Blenderem, żeby uzyskać ładniejsze wykończenie. I dzisiaj przestrzeń pod oczami utrwalam pudrem z MAC-a. Jest to Beauty Powder w odcieniu Hot Sensation, taki bardzo jasny, delikatnie różowy odcień. Wciskam ten puder pod oczy za pomocą Beauty Blendera. A całą resztę twarzy jak zawsze pudruję za pomocą meteorytów. Brwi zaznaczam dzisiaj pomadą Anastasia Beverly Hills w odcieniu Taupe. Ostatnio ją trochę zaniedbałam przez to, że używałam cały czas Inglota, więc muszę ją trochę wykorzystać znów. Brwi mamy gotowe, czas na makijaż oczu. Zaczynam od Paint Pota firmy MAC, który będzie naszą bazą. Bazę od razu utrwalam za pomocą tego samego pudru, którego używałam pod oczami. Jest to ten puder z MAC-a. I teraz możemy przejść do cieniowania. Nie będzie to dokładnie odwzorowany makijaż, przerobię go troszeczkę po swojemu, ale postaram się utrzymać jego styl i postaram się po prostu, żeby był podobny, ale nie będzie dokładnie taki sam. Zaczynam od cienia firmy Kobo, jest to numer 110, jest to taki dość chłodny, jasny róż. Nakładam go na całą powiekę, górną, ruchomą. Teraz sięgam po jasnobrązowy cień z palety CEVA Natural Years i zaznaczę nim załamanie powieki. Używam tutaj tego puchacza z Inglota, który robi za nas całą robotę w ciągu 3 sekund. Rihanna ma bardzo mocno zaznaczoną przestrzeń ponad załamaniem powieki, takim bardzo chłodnym brązem ciemnym, więc wezmę sobie cień Inglota, którego numer dam Wam na górze. I tym cieniem mocno przyciemniam przestrzeń ponad załamaniem powieki. Makijaż Rihanny też nie jest wyciągnięty bardzo nisko na kocie oko, tylko jest wyciągnięty bardzo wysoko, do samej brwi. Więc biorę sobie cielisty cień
i czyszczę sobie tutaj granice, żeby podwyższyć ten koniec cieniowania, żeby on był taki wysoki. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale mam nadzieję, że widać, co robię. Teraz wrócę sobie jeszcze do tego różu, żeby poprawić to, co mi się zniszczyło przez cieniowanie. Ze zdjęcia wnioskuję, że Rihanna ma ten cień, który jest różowy, delikatnie rozświetlający. Ja takiego odcienia nie miałam, więc muszę sobie poradzić z tym, co mam. Biorę sobie tutaj połyskujący cień z MAC-a. Na górze dam Wam numer, bo mam go przyklejonego na taśmie i nie chcę go za bardzo odklejać. I pokrywam nim ten cały róż, który mamy na powiece ruchomej. Najwięcej tego połysku chcę mieć w wewnętrznym kąciku, więc zmieniam pędzel i nakładam go więcej. Teraz całą powiekę dolną zaznaczę dość mocno cieniem Cupcake firmy Make Up Geek, który jest takim bardzo brudnym, zgaszonym różem. Tak jak mówiłam, wychodzę z nim dość nisko, żeby utworzyć tutaj bardzo ładny, przydymiony efekt. Tonacja makijażu Rihanny jest trochę chłodniejsza, więc dodam jeszcze odrobinę chłodniejszego połysku. Jest to foliowy cień, który nazywa się Whimsical, coś takiego. I on właśnie bardzo ładnie ochłodzi nam troszeczkę ten makijaż. I doda dodatkowego blasku. Teraz czas na dość mocną kreskę żelowym czarnym eyelinerem. U mnie jak zawsze Maybelline Lasting Drama. Rihanna ma tą kreskę pociągniętą do samego wewnętrznego kącika, więc mocno go tutaj zaznaczę. Teraz biorę na bok dłoni kropelkę podkładu, taki pędzelek dość płaski do korektora i czyszczę sobie dokładnie granicę pod kreską, żeby ona była ładna i czysta. Teraz jeszcze raz wracając do eyelinera, robię bardzo cienką kreseczkę przy samej dolnej linii rzęs. Mogą to być nawet kropeczki, żeby zagęścić tutaj rzęsy optycznie. Musi to być przy samej linii rzęs, żeby tego nie było za bardzo widać. Teraz bardzo mocno, wręcz ekstremalnie tuszujemy rzęsy. Mascara L'Oreal Volume Million Lashes. Teraz dokleję sobie jeszcze paski sztucznych rzęs Neysha 111 i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Teraz jeszcze czarną kredką zaznaczam górną linię wodną oka, żeby tu było ciemno, bez żadnych prześwitów. Teraz czas na bronzer Kobo 311. Ostatnio uległ małemu wypadkowi, ale na szczęście jeszcze żyje. Nakładam go na policzki. Teraz czas na dość dużą ilość chłodnego różu. Rihanna ma bardzo różowe policzki, więc użyję tutaj różu The Balm, który nazywa się Down Boy.
Na zdjęciu widzę, że Rihanna ma też bardzo ładnie rozświetloną twarz i wykonturowany nos, więc to jeszcze zrobię. Biorę sobie mały pędzelek, taki jasny cień, jest to Kobo bodajże. Numer Wam podam u góry, bo nie chcę tutaj strzelać byka. Wykonturuję sobie tym odcieniem delikatnie nos. I teraz sięgam po rozświetlacz Merlu Luminizer, którym rozświetlę sobie całą twarz. Szczyty kości policzkowych. Środek nosa. Łuk kupidyna. Patrzę, gdzie jeszcze Rihanna ma tutaj rozświetlenie. Delikatnie na czole, nad jedną brwią i nad drugą brwią. To chyba by było na tyle. Jeszcze odrobinkę broda widzę. I teraz czas na usta. Rihanna ma tutaj bardzo chłodny róż na ustach. Ja nie lubię u siebie takiego chłodnego różu, więc dzisiaj przy okazji wykorzystam okazję, żeby pokazać Wam, jak prezentuje się na żywo ta pomadka Yves Saint Laurent róż Volupt, tak chyba się to czyta, w odcieniu numer 1 Nude Beige. I ta pomadka jest po prostu przecudowna, odcień jest przecudowny i dzisiaj zobaczycie, jak ona się prezentuje. I tak prezentuje się makijaż z właśnie pomadką Yves Saint Laurent, natomiast dodam jeszcze tutaj odrobinki koloru w postaci pomadki Manhattan w odcieniu 56K, która jest takim bardzo chłodnym, fajnym różem. I ona nada nam tutaj odrobinki definicji. Makijaż mamy gotowy. U mnie oczywiście to wszystko wygląda o wiele delikatniej niż na Rihannie, która ma przepiękną, ciemną skórę. Ale mam nadzieję, że taki tutorial Wam się przyda, ponieważ jest to makijaż bardzo uniwersalny, który przyda się na każdą okazję, więc dajcie znać, jak Wam się podobało. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się kolejnym razem. Do następnego. Cześć!